Do tego wypadku doszło tuż przy wjeździe na nową obwodnicę. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu dostawczego zauważył jadącego na wprost niego samochód osobowy. Chcąc uniknąć czołówki, zjechał on na przeciwległy pas. W tym samym czasie na swój tor jazdy wrócił kierujący Hondą. Samochody zderzyły się czołowo. Mimo podjętej resuscytacji nie udało się uratować 33-letniego mieszkańca Kluk, kierowcy osobówki.